Myślałem, że no inni też będą w niektórych tematach aktywni, ale nie oczekiwałem tego. Także jakby co, już teraz dziękuję za współpracę, a głosowanie pokażę i będzie jakie będzie. Przyjmę je z pokorą, nie takie rzeczy, że tak powiem, przeżyłem naprawdę. I te namowy niektórych, żebym zrezygnował, to będzie fajnie, to są żenujące. Ja nie jestem człowiekiem, który rezygnuje. Wierzcie mi Państwo, działamy dalej i nie będę nawet miał do Was pretensji. To dziękuję Panu Radnemu. Tylko będę chciał, żebyście robili troszeczkę więcej w niektórych działaniach i nie chowali głowy w piasek i nie zakopywali po prostu pewnych tematów, tak żeby inni nie mogli ich odnaleźć, te, które ja odnalazłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tybi ad vocem Pani Radna Monika Kosińska. Szanowni Państwo, zdaje się, że Pan Radny Tomasz Andrzej Nowak niczego nie zrozumiał. Niczego nie zrozumiał. A teraz, okazując mi brak szacunku, wychodzi. Okej. Przyjmuję to na klatę, ale myślę, że jedno zdanie, które Pan Radny powiedział, jest kluczowe. Moja komisja. Na swojej komisji. I przez cały czas my jako radne i radni, uczestniczący w obradach tej komisji, właśnie tak się czuliśmy, na komisji Pana Przewodniczącego. Ponieważ sposób prowadzenia przez niego obrad był w naszej opinii niewłaściwy i my nie odnosimy się do działań Pana Radnego jako radnego, do jego inicjatyw, do jego wspierania mieszkańców, tudzież zabiegania o ich interesy. W ogóle się do tego nie odnosimy. Odnosimy się tylko i wyłącznie do tego, w jaki sposób Pan Przewodniczący prowadzi obrady, w jaki sposób traktuje radne i radnych, w jaki sposób daje przykład chociażby młodym ludziom, jak przerywać wypowiedzi innych osób, jak je zakrzykiwać, jak prowadzić te właśnie przydługie tyrady autopromocyjne, czego mieliśmy przykład właśnie również przed chwilą. I nie, Panie Radny, może Pan sobie to wmawiać, że to ma jakiś kolor polityczny. Absolutnie nie ma. Odnosimy się tylko i wyłącznie do tego, w jaki sposób przewodniczący Andrzej Tomasz Nowak, nie, przepraszam, Andrzej Tomasz Nowak, dobrze powiedziałam, już się wystraszyłam, że nie, przewodniczący Komisji Kultury, Edukacji i Sportu zachowuje się w stosunku do swoich koleżanek i kolegów z Rady Miasta, uczestniczących w naszych sesjach gości, kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta i tak dalej. I impulsem do podjęcia tej naszej inicjatywy było Pańskie zachowanie na komisji właśnie w stosunku do Pani Dyrektora Wykulczyńskiej. To przelało ewidentnie szare goryczy, bo to nie była inicjatywa jednego radnego czy jednej radnej, Panie Radny. Jeżeli Pan tego nie umie przyjąć, no to jakby my nic na to nie poradzimy. Ale taka jest nasza ocena Pana funkcjonowania jako przewodniczącego komisji, a nie jako radnego. Dziękuję. Dziękuję. Kolejny, no w trybie ad vocem jednak Tomasz Andrzej Nowak. W trybie ad vocem chciałbym się zapytać Pani Radnej Kosińskiej, gdzie ja wczoraj na mojej, to znaczy tej, której przewodniczyłem, przewodniczę komisji, robiłem sobie kampanię polityczną, bo mi zarzuciła i ja jej to przerwałem. No niech to powie, właśnie niech to powie teraz Monika Kosińska, która myśli, że kogoś łatwo wykosi. Niech mi powie, w którym momencie na tamtej komisji robiłem sobie kampanię wyborczą. Bo przerwałem jej właśnie dlatego, że zaczęła głupoty opowiadać, że ktoś wczoraj na komisji robił kampanię wyborczą. Nikt nie robił. Byliśmy radnymi. Pani Rada nic o tym nie mówiła, kontynuujemy mówiła, dyskusję. Jarosław Sidor. Od czego zacząć? Proszę Państwa, dobrze, właśnie, zacznę od początku. Z kolegą radnym Tomaszem Nowakiem mieliśmy często wspólne zdanie, wspólne poglądy na wiele rzeczy. Niestety fala goryczy przelała się w czerwcu, lipcu 2019 roku. Tak, czerwiec, lipiec 2019 roku, gdzie zachował się jak szczury. Ale to zachowanie nie będzie miało w ogóle mojego
wpływu na głosowanie. Owszem, było tutaj powiedziane, dużo słów użyłem, ja zrobiłem taki projekt uchwały i tak dalej. Jest to taki mały narcyzm ze strony pana radnego Nowaka. A dlaczego mały? Dlatego, że gdyby był duży, to my jako Rada nie mielibyśmy nic do powiedzenia, a my jako Rada żeśmy te wnioski niektóre przegłosowywali, czy tej, czy poprzedniej kadencji. Dlatego mały. Co do prowadzenia komisji, co do roli przewodniczącego Komisji Kultury, Edukacji i Sportu. Proszę Państwa, przewodniczący o tym narcyzmie i prowadzeniu komisji to już powiedziałem. No faktem jest, że nie powinno się przerywać i tak dalej. Ale przewodniczący komisji nie jest podległy urzędnikom, nie jest podległy, przynajmniej nie powinien być, panu prezydentowi czy panom prezydentom. Jako przewodniczący komisji właśnie powinien walczyć o pewne sprawy, jeżeli chodzi o sport, kulturę i oświatę w tym mieście. I uważam, że tak obecny przewodniczący po prostu robi. To, że są pewne zarzuty, o których tutaj była mowa, no to już jest może sprawa, nie wiem, charakteru. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli obradować chociażby w tej chwili nad pozbyciem mandatu radnego Jarosława Sidora tylko za to, że walczy o pewne rzeczy dla mieszkańców Konina, to byście, przepraszam, Państwo pewnie taką decyzję podjęli, ale taka jest rola radnego, taka jest również rola, uważam, przewodniczącego każdej komisji. Nie chcę tutaj podawać przykładów innej komisji, tutaj zwracam się do pana Jakuba Altmana, nasza rozmowa, gdzie pewne sprawy, mówiąc kolokwialnie, są zgłaszane przez mieszkańców, przepraszam za kolokwializm, uwalane i nic z danymi sprawami się nie dzieje. To, że pan radny Tomasz Nowak ma taki charakter, no to my prawdopodobnie go nie zmienimy. Podobno charakter się zmienia co 7 lat. Może trzeba będzie jeszcze rok poczekać. I no wyraziłem swoją opinię i powiem szczerze, mimo że tak jak wspomniałem, rok 2019 Tomek zaszedł mi za skórę i nie tylko mi, ale no nie mam uwag, przepraszam, nie jestem członkiem komisji, ale też może jako mężczyzna nie pozwolił sobie bym przez przewodniczącego na takie po prostu traktowanie. To może też jest wina radnych, że nie potrafili go, przepraszam za kolokwializm, troszeczkę ukrócić i uporządkować na porządku, bo po prostu może by to wtedy miało inny wymiar prowadzenia tej komisji i też również by były inne dyskusje. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu i teraz zabierze głos mecenas Jacek Ignaczak. Przewodniczący, Szanowna Rado, pozwoliłem sobie zwrócić na jedną kwestię, taką formalną uwagę. Dzisiaj dużo tych formalizmów mamy. Należy zadać sobie pytanie, czy radny może głosować w przedmiocie uchwały dotyczącej odwołania czy powołania go do konkretnej komisji. I teraz na to pytanie odpowiadają nam wyroki. I teraz mamy wyroki, które wskazują, że tak, jest to dopuszczalne, bo to jest kwestia niezwiązana z interesem takiego radnego i może jak najbardziej. Ale są też sędziowie, tu nawiązując do pana radnego Sidora, że te wyroki są przeróżne.
Co niektórzy sędziowie uważają, że nie, jest to niedopuszczalne, że to jest dotyczy interesu i są takie wyroki i tylko na to chciałem zwrócić uwagę, że takie Panie są. Panie mecenasie, tak. No tutaj pana zaskoczę, ale moje doświadczenie pozwala mi stwierdzić jedną rzecz, jeśli omawiamy głosowanie personalne w sprawach organu, w którym pracujemy, nie ma mowy o interesie prawnym, to jest organ, w którym pracujemy, więc nie musisz się wyłączać, nie ma takiej potrzeby. Jeśli mówilibyśmy o interesie twoim prawnym na zewnątrz, to tak, ale nie w organie, w którym pracujesz. Tak, dlatego chciałem zwrócić uwagę, że są też takie wyroki, które są odrębne, tak? Jak gdyby, jeżeli organ nadzoru by gdyby chciał tutaj, to... Jeśli pracujemy w organie, jakim jest Rada Miasta, nie jesteśmy na orbicie, tylko jesteśmy tu i teraz, jest... Uczestniczyłem w pracy, musimy się wyłączyć. Ja patrzyłem, jak to wyglądało w praktyce i teraz są w niektórych, niektórzy się wyłączali z takiego głosowania, niektórzy oczywiście, głosowali. Oczywiście, natomiast tak, jak najbardziej można się wyłączyć, ale nie ma takiej konieczności, nie ma. Ale dziękuję to tak formalnie, żeby... Dziękuję za to, że jest pan czujny i uczestniczy w naszej debacie. Kolejny radny zgłosił się pan Jakub Eltman. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo, w szczególności panie przewodniczący Nowak. Użył pan takiego sformułowania, że myślał pan, że będzie to napiętnowane. I miałem wrażenie, że jakby kiedy my wyrażamy wolę odwołania pana z funkcji przewodniczącego komisji, bo mamy do tego pełne prawo, bo tak możemy, to pan formuje wypowiedź swoją w kwestii takiej, że liczyłem, że zrobicie państwo na mnie lincz, a skoro państwo tego linczu na mnie nie zrobiliście, to ja powiem, ile dobrego zrobiłem. I wymienia pan te wszystkie swoje działania, które wykonał de facto jako radny, a nie jako przewodniczący komisji. Być może to bycie przewodniczącym w jakiś sposób umożliwiło lepsze dotarcie do pewnych osób, pewne załatwianie pewnych spraw, chociaż szczerze mówiąc mam wątpliwości, bo wydaje mi się, że wszyscy mamy takie same możliwości działania, niezależnie czy jesteśmy przewodniczącym rady, czy zwykłym członkiem rady, czy przewodniczącym komisji. Panie radny, panie przewodniczący, przepraszam, wiedziałeś, Tomku, że ten wniosek zostanie złożony. Dzwoniłem do ciebie wcześniej, kiedy ta szala goryczy, o której wielu radnych mówiło, zaczęła się przelewać. Informowałem ciebie, że sposób prowadzenia przez ciebie obrad jest nieodpowiedni, że nie podoba się to wielu osobom i lojalnie, tak jak pokazali państwo radni lojalność radnych w poprzednim głosowaniu, tak lojalnie zadzwoniłem do ciebie i powiedziałem, że będzie złożony najprawdopodobniej wniosek o odwołanie ciebie, żebyś przemyślał, czy może wystarczyłoby przeprosić panią dyrektor Kulczyńską i może byśmy inaczej wtedy do tego tematu podeszli. Ale takie rzeczy się nie rozwiązały. I tutaj przytoczę sytuację, która miała miejsce w przeszłości, dzisiaj obrady prowadzi przewodniczący Sztenka. Pamiętamy sytuację, która miała miejsce i w jak honorowy sposób zachował się pan przewodniczący na początku tej kadencji. I ty również w tą sprawę byłeś zamieszany. To jest to, o czym prawdopodobnie mówił radny Sidor, chociaż nie chcę czytać w myślach. Ale ja wrócę jeszcze do wcześniejszej sytuacji, o którą też zahaczył radny Sidor. W kontekście komisji, która, jak to zostało określone, sprawy są uwalane w komisji. Wiesz, Tomku, że ja miałem być przewodniczącym tej komisji, bo tak się z tobą umówiłem. Licząc głosy radnych, przepraszam, oczywiście licząc warunki polityczne, ale ty wtedy zmieniłeś zdanie, tak tuż przed sesją, na której był wybierany ten przewodniczący. Broń Boże, nie mam do ciebie o to pretensji, bo cieszę się, że dzisiaj tym przewodniczącym komisji jest pan radny Wiesław Wanias i skutecznie uwala te sprawy oficjalnie, a nieoficjalnie załatwia je w urzędzie we współpracy z kierownikami i mam nadzieję, że kurniki w Gosławicach w końcu znikną, ale dobra, nie jest to tematem i przedmiotem rozmowy, więc zamykam ten temat. Ogromnie szanuję twoją pracę jako radny miasta Konina, ale moje zaufanie do ciebie wielokrotnie było, no wielokrotnie zawiodłeś moje zaufanie w wielu sprawach, w których my umawialiśmy się na pewne rzeczy. Ogrom pracy, który wykonujesz, naprawdę jest duży. Jesteś najprawdopodobniej jednym z bardziej aktywnych radnych, więc szanuję to. Ale sposób prowadzenia obrad, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, sposób prowadzenia komisji wielu radnym niestety się nie podoba. I należy przyjąć to, że wolą rady jest to, że chcemy, aby te obrady prowadził ktoś inny, bo oczekujemy innego sposobu prowadzenia tych obrad. I nie jest to publiczne napiętnowanie twojej osoby, postawy jako radnego, tylko chodzi o czystą organizacyjną kwestię
kwestię organizacyjną naszych obrad. Czy jestem wykorzystywany, to co kiedyś powiedziałeś, przez inne środowiska? Nie wiem. Ja robię to z czystym sumieniem, bo z czystym sumieniem wcześniej powiedziałem ci, że źle prowadzisz obrady, zastanów się nad tym. Nie zmieniłeś tego stanowiska. Więc przepraszam Tomku, ale z czystym sumieniem dzisiaj zagłosuję za odwołaniem ciebie z funkcji przewodniczącego komisji, licząc, że kolejny przewodniczący te obrady będzie prowadził w lepszej formie. Gratuluję ci wszystkich sukcesów, które wymieniasz, które osiągasz, tematy, które załatwiasz, bo to jest kawał dobrej roboty dla mieszkańców miasta Konina. Z drugiej strony wiemy, jakim jesteś też układzie względem zależności, względem obecnej władzy i z czym to się wiąże, co też powoduje moje ograniczone zaufanie do ciebie jako radnego, który próbuje wybić się na pewną niezależność, na pewne możliwości, ale jednak będący w sieci pewnej zależności i układów. Dziękuję, nie chcę już dalej tego drążyć. Jeszcze jedno sprostowanie tylko. Wniosek był złożony w czerwcu. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że startujesz do Sejmu. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Tomasz Andrzej Nowak, ad vocem. Dziękuję panie przewodniczący. Chcę powiedzieć, że na nic się z Jakubem nie umawiałem, nic mu nie potwierdzałem. Sobie chłopak wymyśla w tym momencie. Złożył wniosek o odwołanie mnie, latał, zbierał podpisy, wiem do kogo i kiedy. No i tyle. Chciał się wkupić do klubu, bo wiedział, że też dostanie miejsce na liście. I teraz jako kandydat do Sejmu wiedział, co robi i teraz przeciwko mnie, a Monice Kosińskiej i drugiej koleżance z klubu nie przeszkadza, że sobie teraz robią fajną kampanię wyborczą przeciwko mnie. No tak to wygląda, Jakub, wiesz. Naprawdę, musisz jeszcze trochę pożyć i wtedy będziesz trochę inaczej patrzył na sprawy, które robią radni i to, co się tutaj dzieje. I potwierdzać się to, że zostałeś fajnie wykorzystany. Ale skoro sądzisz, że nie, no to trudno, no to twoja sprawa. Ale wydaje mi się, że to, proszę państwa, wygląda tak, że rzeczywiście z tego grona, które podpisało, oni to złożyli od razu po absolutorium i wiedząc, że ja startuję w wyborach i to się teraz potwierdza. Jakub, fajnie szalejesz. Szczęści Panie Boże, Jakub, a o tych zależnościach to naprawdę nie demonizuj, bo teraz w tym momencie co sugerujesz, że co, że prezydenci to na mnie mają jakieś wywierają na mnie naciski? Nie, nie wywierają. Bo gdyby wywierali, to bym pewnych rzeczy tak nie poruszał, jak poruszam. Więc uważaj, co mówisz, bo chciałeś troszeczkę powiedzieć o jakimś moim uwikłaniu, a jeszcze nie wziąć pod uwagę drugiej strony, prezydentów i wszystkich innych osób, od których mogę być zależny, ale ty też jesteś na różne sposoby od różnych osób zależnych, więc uważaj, bo tu już w Radzie byli tacy, co im się wydawały różne rzeczy i później im się też życie różnie potoczyło. Uważaj, co mówisz, naprawdę, dziękuję bardzo. Dziękuję. No tak mówię, z doświadczenia życiowego. Zgłosiła się pani radna Urszula Maciarz. Panie radny przewodniczący Tomaszu Nowaku, ja myślałam, że dzisiaj nie będziemy musieli tutaj... Dziękuję za uwagę. Zależy których. Nie przerywajmy sobie, jeśli mogłem prosić, nie przerywajmy się. Myślałam, że nie będziemy musieli tutaj prowadzić takich dyskusji, bo one nie należą do fajnych. Jeżeli chodzi o czas, w którym obradujemy, była również rozważana wersja, że przewodniczący waszego klubu przełoży tą dyskusję na po faktycznie wyborach. To się nie zdarzyło, więc też z jakiegoś powodu. I tak się zastanawiam, bo rozmawiamy 15 minut i właściwie chyba nic do pana nie trafia. I się zastanawiam, gdzie się kończy u pana brak pokory, a gdzie się zaczyna chamstwo. Wszyscy mówimy tutaj o tym, że pana komisje prowadzone przez pana były niemerytoryczne. Był chaos, ponieważ pan wtrącał, ponieważ pan nie dążył do rozwiązania tematów, tylko zresztą nie tak dawno, bo w czerwcu sam pan powiedział, że dobry temat, ale ja przyjmę inne stanowisko, bo ja lubię sensacje. Tak, dokładnie tak i zresztą potem się spotkaliśmy na komisji. Przypomnę, jeżeli pan nie wie, o co chodzi, chodzi o temat dyrektora szkoły podstawowej numer 9. Poprosiłam, żebyśmy spotkali się w gronie osób, merytorycznie zaprosili dyrektorów szkoły. Dokładnie tak. Ale dlaczego pan ze mną tutaj prowadzi dialog?
Teraz jest mój czas. No, bardzo proszę, no nie przeszkadzajmy sobie. No ja uważam, że czasami milczenie jest złotem, czasem trzeba przyjąć niech pan, klatę, no, przepraszam. Niech pan przypomni sobie komisje prowadzone przez pana jeszcze zdalnie. Pan doszukuje się sytuacji z tego roku. Rozmawiając z panem radnym Waniasem przez zdalne obrady, pan manifestacyjnie, prowadząc z nim dialog, żegna się z osobami na sali i wychodzi. Panie przewodniczący, to nie przystoi przewodniczącemu Komisji Kultury. W komisji jest 4 nauczycieli. Ja bym sobie życzyła innego przewodniczącego kultury przede wszystkim, a niestety często i mimo to, że my pana komunikowaliśmy, że tak nie wolno, tak nie można, pan przerywa, pan wtrąca, pan przytakuje, że rozumie, a za chwilę praktycznie wracamy do sedna. A to, co się od miesiąca pojawiło w przestrzeni miasta, że pan teraz zrobi rzeźnię, mowląt i że pan nam pokaże, to, no to spowodowało, że ja zaczęłam się pana bać. Czy oby wszystko jest na pewno w porządku? To pan mówi do urzędników, to pan mówi do osób, które są również związane i z komisją, i z pracą radnych, no i z samorządem. Dziękuję. Dziękuję. Pan Tomasz Andrzej Nowak nadal w trybie ad vocem. Panie przewodniczący, bo tutaj padł taki zarzut do mnie, że radna Maciaszek chciał jakiegoś spotkania. Proszę państwa, ze szkoły podstawowej numer 9 wpłynęło do nas pismo od pani dyrektor szkoły numer 9, która protestowała w sprawie dystrybucji środków, które ona wypracowuje jako szkoła, zwraca je do miasta i nic do niej nie wraca. Więc ja zaprosiłem panią dyrektor na komisję i pani dyrektor nie przyszła, ale komisja była po południu, a rano zadzwoniła o 9 do mnie radna Maciaszek i powiedziała, że tej sprawy nie ma, ta sprawa jest wycofana, tego pisma nie procedujemy. A ja mówię, chwila, a czy wpłynęło odwołanie, znaczy czy osoba wnioskująca, ta, która napisała pismo, czyli dyrektor szkoły podstawowej numer 9, wycofała to pismo z biura Rady Miasta? Nie, ale to już jest sprawa, to nie będzie, jej nie będzie, sprawy nie ma, pisma nie ma i tak było. Ja powiedziałem rzeczywiście, że jeżeli nie ma odwołania, no to Ula, przepraszam cię bardzo, ja powiedziałem tobie, że ty nie jesteś umocowana do tego, żeby, nie jesteś dyrektorem szkoły podstawowej numer 9, żeby to wycofać. Dlaczego do mnie nie zadzwoniła pani dyrektor, tylko ty? I dlatego ty powiedziałaś, że już tej sprawy nie ma. A ja to pismo dałem właśnie na komisję i było omawiane. I zostało wyjaśnione. I zostało wyjaśnione i bardzo dobrze to, że te środki zgodnie z ustawą trafiają do miasta, a miasto je dzieli jak dzieli. Ale dlaczego doszło do takiej sytuacji, że dyrektor szkoły podstawowej numer 9 po prostu wsiąkła, a sprawę załatwiałaś ty, z całym szacunkiem. No nie rozumiem tego. Podobna sytuacja była, kiedy zaprosiłem na moją komisję panią właśnie dyrektor Mosiru, żeby się zapytać, dlaczego nie jest remontowany orlik na ulicy Dmowskiego, gdzie były dziury i był tylko zasypywany granulatem, co nic nie daje, dzieci mogły sobie nogi skręcić albo połamać. No więc też nie przyszła na komisję i w żaden sposób... Nie było, nie, na tej pierwszej nie była. I ani też, już nawet nie chodzi, że do mnie, ale mogła przysłać na przykład usprawiedliwienie do przewodniczącego rady, że na przykład nie będzie, bo, ale nic takiego się nie wydarzyło. Więc naprawdę, te zarzuty, że ja wam czasami przerywam, to są dlatego, że jakieś dziwne, wymyślacie, proszę państwa, jakieś dziwne wersje, a to radna Kosińska, a to radna Maciaszek, no i no niestety, no czasami się rzeczywiście rozmijamy. Ale to rzeczywiście jest tak, że ja się komuś kazałem, nie wiem, zamknąć, bo jak się pani radna mnie boi, no to może ja tak powiedziałem na komisji, gdzieś to może tam jest w komisjach. No nic takiego nie było. No co wy chcecie teraz ze mnie jakiegoś raroga zrobić? No ludzie, no odwołujcie mnie i koniec, bo to już w tym, jeżeli mam być odwołany, to... No to właśnie fajnie, że powiedziałem teraz o tej sprawie szkoły podstawowej numer 9, bo rzeczywistość była inna. Więc proszę państwa, nie ciągnijmy tego. Błagam, niech Rada podejmie decyzję. Jeżeli mam być odwołany z tej funkcji, to proszę mnie odwołać i już teraz naprawdę proszę o podjęcie decyzji. Panie przewodniczący, się będzie ciągnęło mnie no ale to pan też ciągnie tą dyskusję troszeczkę, niestety. Ale ja wyjaśniam kolejny sprawę. Urszula Maciaszek, mam jeszcze dwóch mówców, bardzo proszę. Przepraszam bardzo. Odnośnie tematu dziewiątki przede wszystkim pan wysłał, no nie tylko dziewiątki, bo Mosiru również pan wysłał zaproszenie. Zaproszenie wiąże się z tym, że osoba, która dostaje to zaproszenie,
nie ma obowiązku się stawienia. To jest jedno. Mimo to pan próbował wyciągnąć konsekwencje i do obu pań dyrektor trafiło pismo od pana prezydenta, że mają wyjaśnić, dlaczego nie stawiły się na komisji. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, zadzwoniłam rano, zapytałam, czy możemy to przełożyć na inny czas i poszerzyć komisję o dyrektorów szkół, bo będzie to rozmowa bardziej merytoryczna. I to będzie słowo przeciwko słowu i myślę, że ono nie ma sensu. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze mamy dwóch mówców. Pan Jacek Kubiak. Panie przewodniczący, ja do kolegi Nowaka powiedziałem, żeby elegancko, tak jak pan przewodniczący się zachował w sytuacji. Był tak aktywny, jakbyśmy pana odwoływali jak cholera. Tam na tym korytarzu powiedział, nie jestem z wami, idę z nimi. Lampka mi się zapaliła, za ile się sprzedał, bo nie ma innego wyjścia. Wiarygodność jego w stosunku do nas wszystkich radnych, jaka była pana. Dlatego prosiłem ciebie, żebyś się oddał do dyspozycji, jak pan Wiesław Szczękę. Próbowałeś grać dalej swoją grę, dlatego ci powiem, wiarygodność twoja jest zerowa od momentu, kiedy zdradziłeś, bo miasto i mieszkańcy mogli dużo więcej skorzystać, a ty poszłeś na swoją kieszeń. A żeby nie być gołosłownym, to ci powiem, jak to wyglądało z kieszenią. W roku 2018 miałeś zarobki 36 tysięcy, w roku 2019, kiedy ta sytuacja powstała, miałeś 65 tysięcy i 6400 zlecenie z MZGOK. 2020, PGKiM 79 tysięcy, MZGK 20 800. I powiem wprost, wstyd mi jest, panie Nowak, że radny miasta Konina kłamie w oczy, że ci nie sprzedał za nędzne grosze. I po prostu pan dawno powinien być już odwołany z tej funkcji. Nie tymi rzeczami, co tutaj państwo mówią. Wiarygodność musi być radnego. A pan gdzie ma tą wiarygodność? W stosunku nawet do radnych, do nas. Gdzie pan się z nami, latał pan jak z pieprzem, żeby odwołać pana Wiesława Szczękę. I co pan zrobił? Na korytarzu pan załatwił cały temat. Bardzo nieładnie i bardzo proszę, panie Nowak, z gestem mógł pan odejść, ale widzę, że musiałem to powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Pan w trybie ad vocem Tomasz Andrzej Nowak. Jacku, tą osobą najbardziej zainteresowaną za odwoływaniem kogokolwiek to byłeś ty i wszyscy to wiedzą. A druga sprawa jest taka, jeżeli ty mi zarzucasz jakieś rzeczy, to znaczy, że nikt z nas już nie może nigdzie pracować, nic zarobić. Ja mam do ciebie pytanie w takim razie. Czy ktoś z twojej rodziny kiedykolwiek pracował, nie wiem, w urzędzie, zyskiwał jakieś zlecenia, jakieś frukta z Urzędu Miasta, z podległych spółek, czy ktoś pracuje w jednostce organizacyjnej miasta Konina, no bo to też ja nie wiem, jak to na przykład się stało, Jacek. No kurczę, jeżeli komuś tak zarzucasz, to bądź sam transparentny w tym momencie, no bo to wyciągasz takie rzeczy, że naprawdę, co ty odmawiasz ludziom prawo do życia w tym momencie, no musisz to powiedzieć. Za daleko. I powiem panu coś, że nie spodziewam się, że pan jeszcze będzie próbował ze mną polemizować. I pan nie powinien, bo pan nas wszystkich oszukał, łącznie mieszkańców Konina i miasto Konin, swoim 12 głosem, bo miasto mogłoby inaczej się rozwijać. Pan tego nie rozumiesz? Poszedł pan za kasę, za swoją kasę. Za darmo pan poszedł to. I to jest wstyd. Dziękuję. Dziękuję. Jarosław Sidor. Tomku, zwracam się do pana Tomasza Andrzeja Nowaka. Do tej ostatniej wypowiedzi, którą przedstawił i fakty pan radny Jacek Kubiak, mógłbym też wiele dodać, ale nie będę. Jeżeli chodzi o moją osobę, bo tutaj zaczynasz troszeczkę za szeroko wychodzić. Powiem tak. I chciałbym, żebyś ty to przede wszystkim przyjął do wiadomości, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. I czasami lepiej nie mówić za dużo, niż powiedzieć za wiele i dlatego na tym zakończę. Dziękuję. Dziękuję. Na zakończenie mam nadzieję Wiesław Wanias. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni, szanowni goście. Oczywiście, że ja nie będę w pierwszej części swojej wypowiedzi odnosił się do meritum sprawy, ale muszę się odnieść do dwóch wyrazów, które tu padły z ust dwóch radnych panów.
a więc pana Sidora i pana Eltmana, którzy powiedzieli, że jest taki przewodniczący komisji, który uwala wszystkie sprawy naszych obywateli. Proszę państwa, jeżeli skuteczne załatwianie spraw obywateli i miasta nazywamy uwalaniem, to ja bardzo wam dziękuję. A poza tym, jeżeli ktoś chce przekazywać to, co się dzieje na komisji skarg, wniosków i petycji, to proszę, żeby to się odbywało czytelnie, żeby było od A do Z mówione. Zawsze jest głosowanie, ja na nikim nie wywieram presji, każdy ma prawo do tego, żeby się wypowiedzieć. Jest tu pan Piguła, jest pan Cieślak, jest pani Emilia i wszyscy są i wiedzą, na czym polega praca. Natomiast jeszcze nie spotkałem się, żebyśmy zrobili coś przeciwko tym ludziom, którzy byli wzywani. Wszyscy ci ludzie po rozmowie z nami wszystkimi pisali takie oświadczenia, ponieważ byli zadowoleni ze sposobu załatwienia i składali wniosek do komisji, do pana prezydenta bądź innego podmiotu, który był akurat przedmiotem skargi, że wycofują skargę w związku z tymi wyjaśnieniami, które otrzymali. To jest po pierwsze, a po drugie króciutko, tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Proszę państwa, 2006-2010 byłem przewodniczącym, też nie wiedziałem, jak się poruszać. Przewodniczącym komisji wtedy się mówiło oświaty, jeszcze kultury i sportu. I też natknąłem się, sam popełniłem błąd, ponieważ sobie zaprosiłem jako przewodniczący komisji dyrektorów szkół i pan, ówczesny pan przewodniczący Rady Miasta, pan Wiesiusz Tenkę, wiedział, jaki był, dalsza była konsekwencja tego. Pan zastępca dyrektora do spraw społecznych miękkich, pan Tadeusz Tylak, od razu zwrócił uwagę i słusznie, że ja jako przewodniczący komisji nie mam prawa, tylko mogę się zwrócić do przewodniczącego rady, że chciałbym się spotkać z dyrektorami placówek oświatowych w Koninie. I od tej pory tak to czyniłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W trybie ad vocem jeszcze pan radny Jakub Eltman. Panie przewodniczący, chciałem sprostować swoją wypowiedź, mając na myśli, kiedy mówiłem, że uwalane są skargi mieszkańców, miałem na myśli, że pan przewodniczący skutecznie zachęca wnioskodawców do wycofania skarg, przez co te skargi nie są obradowane przez całą Wysoką Radę, a jednocześnie rozpoczyna procedurę bliżej nieokreśloną załatwiania tych spraw w porozumieniu z prezydentami, z kierownikami wydziałów lub innych jednostek. Przewodniczący Wiesław Waniasz. No i tyle chciałem sprostować, ale pozwolę jeszcze sobie na słowo komentarza. No, że niestety czasem te sprawy, przykłady tych spraw, o których teraz mówimy, pokazują, że no nie zawsze jest to skuteczne. Przykład Gosławic. Dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w dyskusji. Myślę, że dużo było powiedziane. Przejdźmy do głosowania, tak? Przypominam, że głosujemy, szanowni państwo, cząstkowo i co ważne, głosujemy jawnie, tak? Jak zgodnie ze statutem wybór przewodniczących odbywa się jawnie, podobnie więc odwołanie. Więc zgodnie z autopoprawką, pierwszą rzecz, jaką głosujemy w kontekście zmiany uchwały nr 8, to jest kwestia odwołania obecnego przewodniczącego. Punkt drugi, jeśli pierwszy będzie ewentualnie skuteczny, to jest wybór nowego. No i wtedy już całość uchwały poddamy pod głosowanie. A więc, szanowni państwo, pierwsza część uchwały dotycząca odwołania na wniosek obecnego przewodniczącego Tomasza Andrzeja Nowego. Decyduje zwykła większość głosów. Kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, proszę oddać głos. Jeśli wszyscy głos oddali, to proszę o podanie wyników głosowania. Przy 13 głosach za, 3 przeciwnych, 4 wstrzymujących, Rada odwołała obecnego przewodniczącego ze składu. Tym samym przedmiotowe staje się dalsze procedowanie wyboru nowego przewodniczącego. W tym momencie poproszę więc o zgłaszanie kandydatów. Tomasz Andrzej Nowak zabiera głos. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W tej sytuacji proponuję na przewodniczącego radnego Tadeusza Pigułę. Dziękuję za to zgłoszenie. Zapytam, czy pan radny wyraża zgodę?
Dziękuję bardzo. Mamy więc jedno zgłoszenie. Pani radna Urszula Maciesz. My również proponujemy pana Tadeusza Pigułę, więc tutaj chyba jesteśmy. Cały czas mamy jednego kandydata. Czy nie ma innych zgłoszeń? Czy jeszcze bardzo proszę, zabierze głos Jacek Kubiak oraz Krystian Majewski. To muszę powiedzieć, bo bym w lustro bym nie spojrzał. Chciałbym po prostu teraz w imieniu pana Nowaka obronić go, bo jego mentor, który go do tego namówił, żeby zdradził cały w 19 roku, to obok siedzi. I wstyd, że on w obecności ludzi, którymi rozmawia na temat, jaką to pracę musiał wykonać, żeby Nowaka po prostu namówić na to, żeby to zrobił, co zrobił. Mało tego, podczas tej ceremonii powiedział wprost pan jeden, on tu powiedział, że przyjdzie na tą sesję, że trzymałem go za kolano, żeby się nie pomylił. Panowie, kto ma być następnym przewodniczącym? O czym my tu mówimy? Albo jest porządek w tej Radzie, albo coś się zmieni, albo nie. Albo będą układziki. Dziękuję. Zgłaszamy nadal kandydatów na przewodniczącego. Bardzo proszę, Krystian Majewski. Ja chcę tylko podkreślić, że nasz klub nie składa żadnej kandydatury. Nasz klub Prawa i Sprawiedliwości nie składa żadnej kandydatury. Dziękuję. W takim razie jeszcze pani Urszula Maciaszek. Tak, ja wyjaśnię, dlaczego akurat nasz klub złożył tutaj propozycję Tadeusza Piguły. Z racji tego, że pan Tomasz Nowak jest z klubu SLD. My nie chcemy zabierać funkcji klubowi Lewicy, przepraszam. Po prostu odwołaliśmy personalnie osobę. Myślę, że jeżeli chodzi o pana Tadeusza Pigułę, to chyba się nie powstydzimy, mając na takim stanowisku osobę, która sobie to na to zasłużyła. To dwukrotny olimpijczyk z Moskwy 1980 i Seulu 1988, zasłużony mistrz sportu, odznaczony między innymi złotym i srebrnym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe i Złotym Krzyżem Zasługi. Po zakończeniu kariery sportowej fechtmistrz w Zagłębiu, obecnie Koniński Klub Szermierczy, to człowiek, czołowy szkoleniowiec i wybitny sędzia międzynarodowy, od 1997 roku trener kadry narodowej szablistów, również członek zarządu PZS, wieloletni członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, w wolnym czasie również odbiorca kultury w mieście, a przy tym skromny i kulturalny. Pan Tadeusz Piguła jest właśnie również radnym klubu Lewicy, a nie chodzi nam o to, żebyśmy odbierali funkcję klubowi. Myślę, że państwo zgodzicie się ze mną, że taka osoba na takim stanowisku, pełniąca taką funkcję, jeżeli chodzi o sport, kulturę i sprawy społeczne, jest właściwą, pomijając tutaj wszelkie inne przesłanki. Dziękuję. Dziękuję za ładną prezentację sylwetki kandydata, który wyraził już zgodę. Jeszcze chcę zabrać głos Tomasz Andrzej Nowak i Jarosław Sido. Jeszcze chciałem tutaj zadeklarować panu nowemu przewodniczącemu wsparcie i przekazanie tych wszystkich różnych rzeczy, które nie obrażam się na wynik, jest jaki jest. Tak jak powiedziała radna Maciaszek, zostałem odwołany jako osoba. Umarł król, niech żyje król, jest nowy przewodniczący komisji za chwilę. Czasem, już jest! Czasem warto pomilczeć, warto pomilczeć, naprawdę. Jarosław Sidor, bardzo proszę. Dużo już tutaj słów zostało powiedzianych na temat pana Tadeusza Piguły. Ja tylko panie, prawdopodobnie nowy przewodniczący, będziesz miał troszeczkę teraz gorzej. Z uwagi na to, że dość często jestem na sali bokserskiej Konickiego Domu Kultury. Ty jesteś na sali Szermierczej i prawdopodobnie nie tylko ja, ale również koledzy będą ci przypominać o tej sali bokserskiej. Ja nie mówię i nie upieram się, że ona musi być w tym miejscu, ale na pewno w tym temacie będziemy rozmawiać. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję również. Szanowni Państwo, czyli mamy dwa głosowania się rzeczy, czyli teraz będzie głosowanie nad kandydaturą i potem całej uchwały, tak? A więc teraz przegłosowujemy kandydaturę jedyną zgłoszoną pana radnego Tadeusza Piguły, a potem już cała uchwała. Zaraz będzie inna, no bo to jest cząstkowe głosowanie, a potem uchwała. Emilia, tak? No Monika to jest. Okej.
Można zastanowić się jeszcze trochę. Mam czas, ponieważ fizjologia jest czymś, wobec czego wszyscy nie możemy przejść obojętnie. Damy sobie czas na dłuższe głosowanie. Ja nie zauważyłem, przepraszam, bo nie ma radnej jednej. Ale chyba, że ale zdarzało się to już dzisiaj nieraz. Widzę, że idzie, czyli nie było poważniejszych spraw. Więc głosujemy kandydaturę nowego przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pana Tadeusza Pigułę. Jarosław Sidor też może oddać głos. Marek Waszkowiak już poszedł. I mamy wobec tego wszystkich już. Bardzo proszę o podanie głosowania. Przy 14 głosach za, 3 wstrzymujących, Rada dokonała wyboru nowego przewodniczącego, więc możemy wpisać do sentencji uchwały już te nazwisko nowego przewodniczącego w dwóch pozycjach, czyli w paragrafie pierwszym punkt drugi oraz w paragrafie drugim punkt trzeci. I tym samym teraz podamy pod głosowanie cały projekt uchwały dotyczące zmiany uchwały numer 8, tak? I teraz podajemy pod głosowanie projekt uchwały numer 8. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Głosujemy już cały projekt uchwały. Bardzo proszę. Zenek? Tak, to jest uchwała. Już pełna, po tych cząstkowych głosowaniach, cały projekt uchwały. Jest jednolity tekst. I możemy podać wyniki głosowania. Przy 15 głosach za, 2 wstrzymujących, Rada dokonała zmian na stanowisku przewodniczącego, czyli odwołała poprzedniego i powołała nowego, któremu w imieniu Rady serdecznie gratuluję.